Dzisiaj krótki filmik na temat tego, co jeżeli nam się zerwie gwint, na przykład w głowicy, to jest śruba od pompy wtryskiwacza. Zerwał nam się gwint w głowicy. Co robimy? Rozwiercamy otwór. Mamy tutaj taki specjalny zestaw naprawczy. Gwintujemy. W środku są gwintowniki. Wkręcamy specjalnym kluczem nowy gwint. I do tego gwintu nowego wkręcamy starą śrubę, znaczy w sensie nową śrubę z identycznym gwintem. Jak ona się wkręca, nam tutaj ten gwint rozpiera i to naprawdę porządnie trzyma. Naprawialiśmy tak kilka pomp wtryskiwaczy i naprawdę trzyma lepiej niż fabryczne. Więc każdą śrubę da się naprawić, każdy gwint da się naprawić. Trzeba tylko uważać i stosować nowe śruby, bo naprawdę stare śruby pękają. Już mieliśmy kilka takich zdarzeń, że próbowaliśmy wkręcić stare śruby, to momentem fabrycznym pękają, naprawdę pękają. Albo się właśnie przeciąga gwint. Więc ważne jest to, żeby też momentem odpowiednim te pompowtryski dociągać. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to pisać w komentarzach, chętnie pomogę, podpowiem. Jeżeli Ci się materiał przydał, to zostaw łapkę w górę, zostaw suba i do następnego.